Halo, halo, witam serdecznie w trzecim już odcinku z serii Crow Country. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się dostać do drugiego safe roomu, który to znajduje się po prawej stronie, tak zwany Utility Corridor. No i mamy jeszcze dwie jakieś mniejsze sale do sprawdzenia, które to znajdują się koło niego, więc zobaczmy. Jakaś maszyneria służąca do rozdrabniania złota, tak? Jakieś małe kawałki maszyny. Na górze mamy z kolei zwyczajne skały, które są zamieniane, tak? Maszyna. Więc tyle. Mamy przy okazji amunicję, co się z pewnością przyda. Czy ja jestem przeładowany? Pod R2, dobra, teraz. Jeszcze coś było, chwila, moment, nie zwróciłem uwagi. Przeciwnik? Skąd ty, koleś, się w ogóle wziąłeś? To jest bez sensu. Twórcy. A w każdym razie jeszcze druga lokacja, tak zwana cela. I mamy tu bohaterkę. Dobra, czyli tyle, jeżeli chodzi o rozmowę. Tak, więcej amunicji, wspaniale. Coś tu jeszcze mamy? Panel. I przycisk. A, czy ja doblokowałem cele, tak? Wyśmienicie. No i proszę bardzo, jakie materiały? Large medkit. No już lokacja wyczyszczona. No już leczenia mamy tak dużo, że jestem ustawiony do końca gry. Przy okazji jeszcze kolejne informacje od Tolmana. Szef i ja zmieniliśmy schowek na miotły na zwyczajną celę. Pike nie jest z tego pomysłu zadowolony. Powiedział, że nie można legalnie przetrzymywać w tym miejscu ludzi, nawet jeżeli wykonywali jakieś przestępstwa na terenie parku. Powiedziałem, że nie jest to dla kryminalistów. Szef przynosi w to miejsce jakiegoś gościa i go zamyka. Chce przeprowadzać na nim jakieś testy. Powiedział, że będzie znacznie szybciej, jeżeli nie będzie musiał podróżować niżej do laboratoriów za każdym razem. Myślę, że to naprawdę bardzo zły pomysł, żeby przeprowadzać gościa na powierzchnię. W szczególności, jeżeli park jest cały czas otwarty. Prawie natychmiast okazało się, że miałem rację. Dziewczynka o imieniu Elaine Marshall znalazła drogę do celi i spotkała gościa. Teraz jest ranna i zabrana do szpitala. Szef jest zmuszony, żeby zamknąć park. I obawiam się, że nie jest to koniec, a tylko początek. Okej, czy okazuje się, że pod tą lokacją są jeszcze jakieś laboratoria tajemnicze, tak? Zapewne za pomocą windy trzeba będzie się do nich dostać, ale to dopiero za jakiś okres. No, warto by było może się w tym miejscu zapisać, czemu by nie. Jasna sprawa. Jeżeli teraz zobaczymy na mapę,
To jest kilka jeszcze łamigłówek niedokończonych. Jest ten dungeon, ale wydaje mi się, że nie mogę się do niego dostać. Znaczy, tam jest zagadka z tym komputerem. Ale no nie mam żadnych nowych przedmiotów. Trzeba będzie tego Haunted Manor zapewne do tej willi. I tam będzie jakieś ukryte coś. Jakaś łamigłówka. Dobra, czyli to już nic nowego. Nie możemy chyba otworzyć. Ofelia. Tutaj zostało załatwione. A przy okazji jakiś kosz mamy, czy ja... A, to już sprawdzałem, dobra. Jakie mutanty, o kurde. Dobra, nie ma czasu. Tu jestem chyba w miarę bezpieczny. Czy ja się muszę przedostać przez tą dziurę jakkolwiek? Old painting? Patrzcie na mapie, jak to wygląda. To rzeczywiście. Trzeba będzie ustawić odpowiednie godziny, czyli 10:20. Chyba mogę to już zrobić, tak mi się wydaje. Tak? A co jest? A, to wychodzi bardzo powoli. Mogę to jakoś szybciej? Tak. Jeszcze jest 11:15. To dane z obrazu patrzę. I w związku z tym udało się zyskać przedmiot od demona. Gemstone. To jest w kształcie jajka, czyż nie? To będzie wykorzystane do innej jeszcze łamigłówki z innej zupełnie strony. Dobra, tu natomiast mogą być kłopoty. Jak tu kolesia obejść? Nie wiem, czy chcę go w sumie mordować. Kurde, wpadłem na jakiś kolec. No nie, ale obrywam. Koszyn. Muszę się uleczyć raz. To już mamy mutanty na każdym kroku, się okazuje. Czy teraz tędy i tu będzie jakaś inna łamigłówka. Nawet w tym miejscu są mutanty, dajcie mi spokój, panowie. Dałoby radę kryształ położyć? Okej. I teraz dałoby radę przekręcić accelerate. Ile razy ja mam tak przekręcać? Co ja w ogóle robię dokładnie? Jakoś tam przyspieszam tymi kołami, widzicie? The wheel can be turned left or right. Ale na co mi to wszystko jest? A, mogę jeszcze sterować zwyczajnie, okej. Na tym to polega. Drążkiem sterujemy. Jasna sprawa. I tym oto sposobem mamy łańcuch. Nad głowa mu się urwała. O mój Boże! Tylko nie głowa. Okej, wydaje mi się, że chyba wiem, gdzie to wykorzystać. No, idziemy całkiem szybko do tej pory. Ale właśnie dużo kluczowych przedmiotów żeśmy zyskali, czyli teraz muszę przejść na wprost do takiego małego domku. Gdzie ono się znajduje? Kurde, coś mnie pominęło. Wcześniej był? Tędy? No nie, zamknięte, muszę użyć klucza po raz kolejny.
czy ja już tutaj wszystko wykonywałem? A, muszę dolać po raz kolejny, bo tam w międzyczasie miałem śmierć, może pamiętacie? Zapomniałem już o niektórych kwestiach i mając przy okazji łańcuch, chyba dałoby radę w tym miejscu go ułożyć. Ale pytanie, czy to już jest odpowiedni moment? Co może być w środku? Dobra, spróbujmy. Use item, ta mamy. Nie, nie ten, kurde. Tak. I teraz chyba wyciągniemy cokolwiek. Coś się trzyma niżej. To co ja mam w związku z tym wykonać, że tam się trzyma jakiś przeciwnik? No to mówiąc szczerze, już nie jestem pewien. Może jakiś... A może rzeczywiście muszę tam po prostu granat wrzucić? Czy o to by chodziło o twórcom? Pipe wheel? Use item? A, dobra, tak! Dobra, trzymaj lawę, czy tam... Nie, to jest woda zwyczajna. To może teraz łatwiej będzie wyciągnąć. Okej. Coś jest w środku. Może dałoby radę rozproszyć poprzez broń? Dobra, to bardzo ciekawe mechanizmy. I mamy jakąś maskę chyba. Wearful mask. Ale to już akurat nie mam pojęcia, gdzie mogę wykorzystać, mówiąc szczerze. Gdzie w ogóle może się jakaś maska przydać? W jakiej to lokacji? Dobra, w tym miejscu jestem jednak trochę zgubiony. Czy te przedmioty kluczowe mógłbym jakkolwiek obejrzeć? Maska jest z jakiegoś powodu smutna. Może przy tym ogromnym muchomorze jakkolwiek. A to interesujące. Dobra, wydaje mi się, że o to może chodzić twórcom. W związku z tym smutkiem to wydaje się trochę podejrzane. A, rzeczywiście, patrzcie na to. Czyli mając już samą maskę, jestem... mam dostęp do nowej lokacji. I co w związku z tym? Jakaś informacja? Raczej nie muszę tego mówić, ale dla twojego bezpieczeństwa i dla mojej stabilności mentalnej proszę, nie jedz żadnych grzybów. No, raczej nie zamierzałem, nawet nie wiem, czy była taka opcja. Kolejne tipy od twórców. Warto sprawdzać każdą lokację bardzo szczegółowo. Małe przedmioty takie jak antidotum czy też granaty mogą być łatwo ominięte. Jasna sprawa, ale o co tu chodzi? Barierka? Blokuje drogę. Mogę ominąć. Okej, dobra, to bolało. I to bardzo bolało. Naprawdę. No to trzeba zwracać uwagę. A w takim razie, co my mamy na talerzach? Jakieś pojedyncze grzyby? Bo to nie jest dobry pomysł, żeby jeść. Jasna sprawa. Jakiś koleś? Witam. Mushroom King. Mogę wcisnąć klawisz na jego głowie.
coś więcej? Nie, to się powtarza. Blusher will be thrown to the pigs. Nie, tędy informacje. Z dekretu jego wielkiej mości, monarchii wielu grzybów. Sąd uniewinnia niewinnych i są to Blusher, Morel, Shitake. There is a name. Nie, nie chcę nic jeść. Dalej. Miss Lepiota. Też nie będę niczego jadł. Może jakieś konkretne muszę zjeść. Amanita. O co może jeszcze chodzić? Naprawdę, jeszcze pułapki jakieś. Ale głupia sprawa. Całe szczęście, że mamy jeszcze trochę antidotum. Ale w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi. Bardzo ciężko widoczne są niektóre z nich. Veritable Lord, Amatilla, coś tam. Nie wiem. To się chyba powtarza, koleś. Albo jakaś pani. A tędy? I tu z kolei mamy winnych. To jest Death Cup, Destroying Angels, Deadly Depearling. O co w ogóle chodzi? Już nie mogę nawet więcej nosić, dałoby radę chyba. Tak, i teraz weźmy. Okej. To jest jakaś łamigłówka z tymi, ale nie do końca rozumiem, po czym poznać. Dobra, mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, chyba pójdę się jakkolwiek zasejwować i zaraz tu wrócę. Może warto by było się jeszcze wycofać. O, telefon jakiś mamy przy okazji. Gdzie on jest? To jeszcze fajna amunicja, wspaniale. W każdym razie jeszcze tu chciałem się dostać. Może jakaś podpowiedź będzie wartościowa. Co ja mam dalej zrobić? Kruku, powiedz mi. Ale nie mam chyba możliwości, żeby się dostać do tej wiedźmy. Tak mi się wydaje. Co ja bym musiał... A, chyba jest jeszcze jedna opcja. Nie zwróciłem uwagi, patrzcie na to. Tędy? No entry, mamy... A nie, to nie pasuje, bo to musi być srebrny, okej, dobra. Nie, tak łatwo. Dobra, trzymaj bombę, koleś. Zbliż się jeszcze trochę i... po robocie. Maska? Okej, czyli maska tu pasuje, dobra. A to o to będzie chodziło. Dobra, to ja się będę często zapisywał, ale czasami są takie dosyć dziwne zagrożenia, więc wolę nie ryzykować. Myślę, że lepiej z tej strony mieć save'a, tak. Czyli maska tu jeszcze pasuje w dwie lokacje nam. Nowości zagwarantowała. No dobra. Ta lokacja jest podobno jakaś przerażająca, patrzcie na to. No rzeczywiście, mało jednak przyjemnie wygląda. To jest chyba pułapka.
na górze. Mogę to zastrzelić. Tak jest. Już wcześniej otrzymałem z żyrandola. I teraz zwracam uwagę. Symbol. Okej, mogę przekręcić. To nie będzie taka prosta zagadka w takim razie. W każdym razie mamy jakieś nowe przejście. Spróbujmy. Może tędy? Pewnie jakoś na środek muszę się dostać. Jest tam jakaś zupa gotowana. Zupa z trupa. No nie ma tak łatwo. Z innej strony jednak. Teraz. No, metki, dobra. Ale no nie widzę rozwiązania, mówiąc szczerze. A, zaraz, z innej strony chyba, tędy. Jak ja mam się na drugą stronę przedostać? Chwila, moment. Ja jestem zgubiony już. Co mi jeszcze minęło? A, jeszcze jakoś naokoło się przedostałem. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Zaraz. Na czym w ogóle? O co chodzi w łamigłówce? Czy ja mogę w to strzelić? Jeszcze nie, to chyba bez sensu. Czy mogę spróbować, ale to... Nie, nie ma opcji. A, z tej strony muszę kopnąć, dobra. Bo to z dwóch stron, dobra, jasna sprawa, nie zwróciłem uwagi. Jasne. Okej, grat. Jezu, kolejny, ja nie mogę, krytyczny stan twórcy, naprawdę? Jakie to obrażenia zadaje, ja byłem w dobrym stanie jeszcze przed chwilą. Kurde, zbyt szybko próbuję wszystko rozwiązać, a to aż ciężko było zaobserwować, mówiąc szczerze. Jakie to w ogóle hity sprzedaje? A, już nie mogę nosić? Ale mogę przeładować teraz dopiero. Okej. Dobra, to już wolniej. Może wypadałoby wszystko wykonać. Jeszcze coś mam w środku. Dobra, mamy zupę. Brzydko pachnie? Tego się domyślałem. Jest ciepła. Coś jest na środku? O, jest trójząb, dobra. O, o. Są kłopoty. Jestem w dobrym stanie. Dobra, do ich jakkolwiek ominąć. Mówiąc szczerze, to ciężka sprawa. Chyba oberwałem. Ja tu widzę, no, dosłownie 2 metry.
Ja nie mogę, ale sobie sprawa. Jeszcze żyje? Come on. Dobra, ja jestem po prostu zamordowany, ale bez nadzieja. Dobra, druga próba. Czyli w sumie, jeżeli będę stał w tym miejscu, to tak naprawdę nikt mi nie może mnie zajść, tak? To jest najbardziej bezpieczne podejście, mówiąc szczerze. Czy mi się wydaje, czy niektóre z tych potworów są jakieś przeogromne? Większe ode mnie. Czy on może przejść przez mur? Chyba nie, nie ma opcji. Kurde! Trzymaj headshota, koleś. Trzeba bardziej na spokojnie. A, bo jeszcze mam latarkę. Zupełnie tego nie widziałem. Zwróciłem uwagi. Ten ma zbyt dużo zdrowia. Jakie pacynki. Jak się poruszają. No to trzeba było trochę wykorzystać amunicji. No ta muzyka jaka upiorna. Uff, dobra, daliśmy radę. Tak jest, możemy się już zapisać. No cóż. Dobra, to w takim razie... A, w tym samym miejscu niech będzie. Fajne postępy, tak jest. I przy okazji, patrzcie na to, for the attention of Edward Crow. Mamy jakieś poszlaki, tak? Czy ja już to wszystko czytałem? Nie, tak dużo nie było chyba, zobaczmy. Rodzice Luke i Patricia Marshall postanowili zabrać jej córkę Elaine do lokalnego parku na jej 15 urodziny. Crow Country, które zostało nazwane jego twórcą Edward Crow. Jest małym parkiem rozrywki, który znajduje się kilka mil od południowo-wschodniej Atlanty. Można powiedzieć, że jest bardzo popularny wśród miejscowych, ale nigdy nie było tu jakichś wielkich tłumów w związku z dużą konkurencją. Rodzina Marshallów szła przez nawiedzone wzgórze, kiedy Elaine rozdzieliła się od swoich rodziców. Około pół godziny później Elaine po raz kolejny się pojawiła. Wyglądała na bardzo wkurzoną, ponieważ na jej t-shircie pojawił się ślad krwi. Wygląda na to, że Elaine zapuściła się w zastrzeżone sekcje parku i spotkała coś albo kogoś bardzo niebezpiecznego. Wczoraj centralne radio Atlanta zdobyło cytat prosto od Elaine, jak był jakiś wywiad w szpitalu i mówiła, że był jakiś człowiek w więzieniu. No tak, to się zgadza. Tu mamy z kolei tą Elaine, tak? Proszę bardzo, jaka grafika szczegółowa. Tu mamy z kolei pacjenta Elaine Marshall, 1973. Pacjentka była ranna na brzuchu i na klatce piersiowej i rana się nie leczyła ze względu na infekcję. Cały czas trwają badania nad typem bakterii. Prawdopodobna przyczyna urazu. Atak przez dzikie zwierzę, ale pacjentka mówi, że była zaatakowana przez osobę. Nie, to w sumie interesująca fabuła, o co może chodzić dalej z kolei. Obecnie trwają prace nad uleczeniem tej infekcji, ale nie ma jakichś większych postępów. Notatka pacjentka narzeka także na bóle głowy, jakieś zawroty. I trwa jakaś, nie wiem, papierkowa robota pomiędzy rodziną Marshallów i... jakimiś finansistami, nie wiem. Dr. Margaret Fielding, Atlanta, Westview Hospital.
Okej, co my tu jeszcze mamy? Business card. Dobra, to ją zabrać? To jest jakiś numer? Nie, mogę zadzwonić, o co w ogóle chodzi? A, to w sumie nie jestem pewien, co ja mogę jeszcze dalej wykonywać. Do czegoś się przydawał ten cały trójząb, ale mówiąc szczerze, dokładnie nie pamiętam. Zaraz jeszcze zobaczymy. Tu save'uję w sumie co chwilę, żeby się upewnić. Nie chciałbym po raz kolejny powtarzać. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Trójząb. Ta o wiele mniejsza, ale gdzie ten trójząb się przydawał? Mówiąc szczerze, dokładnie nie pamiętam. Gdzie należało go wykorzystać? Przy jakiejś innej łamigłówce. Wydaje mi się, że będę musiał zapytać Kruka. Zaraz zobaczymy. A był jeszcze kolejny Kruk jakoś nieopodal w sumie. Tu już się nic nie zmienia, chociaż... Jak wchodzę, to się czasem obawiam. Co to jest? What the... Naprawdę jestem poisoned? Ha? Typie. Trzymaj headshota najlepiej. Co to w ogóle jest? Urwałem mu głowę, tak jest. Co to ma w ogóle znaczyć? Jakiś kruk mnie dosłownie zaraził. Co sobie twórcy wyobrażają? Niesamowite. Jeszcze mutanty. Ja nie mogę, kolejna pułapka. Na każdym kroku się dosłownie znajduje. Dobra, tu chciałem zapytać. Treasure chest. Czyli mamy srebrny klucz gdziekolwiek znaleźć, ale gdzie może być treasure chest? Kurde, nie pamiętam. Dobra, chyba będę musiał się wrócić na jakieś poprzednie tereny, zaraz zobaczymy. Coś mi musiało jeszcze tam ominąć. Jeszcze jakiś gaz kolejny, a bo to bomby kolejne na podłodze się znajdują. Coraz więcej mutantów, na każdym kroku już są dosłownie. Brązki hall, dobra, pasuje. Czyli mamy jakąś nową lokację, trzeba się też wycofać. Okej. Ale creepy lokacja. Taka niby dla dzieci, ale... Jak już się wchodzi jako dorosły, to jeszcze jest wszystko opuszczone, to gorzej to wygląda. Video game tips. Ej, zaraz, chyba kolejnego safe rooma po prostu odblokowałem, czy ja dobrze widzę? O co chodzi? Kolekcja tych tipów zazwyczaj jest w safe roomach. Chyba, że to jest jakaś różnica. Ciekawe. Dobra, jeszcze więcej amunicji, cudownie. I o co chodzi? Notatka. Staff memos. Nie, to wygląda jak jakiś safe room. Tolman. Jakiś ładny silnik parowy, stylizowany na połączenie Arabella i Delisle. Jakiś stylów. Mogę wcisnąć. Niech będzie. A kolejne? Też jakieś inne. Też parowe. Ten sam chyba. Więcej nie zrobię. Edward Crowe. Orion's Odyssey 1935. To jest jakiś najlepszy silnik parowy. Eleganckie połączenie czterech stylów tworzenia. Wytworzony w trakcie wojny. Był wykorzystywany przez wojsko do noszenia artylerii. Natalie Crowe. A, to jest może jakaś żona. Okej.
system komputerowy w obecnej lokacji przy tych pociągach oraz w dungeonie. Potrzebuję jakiegoś dysku bezpieczeństwa, żeby się do nich dostać. Wiem, że jest to trochę mało wygodne, ale to nowe regulacje. Tak, rzeczywiście mam jakiś komputer kolejny, a dysk się znajduje. Access, use item. No, raczej nie pasuje, trójząb też nie zadziała. Jakiegoś dysku potrzebuję, ale skąd go wziąć w ogóle? Kolejne triki. Nie ma powodu, żeby załatwiać wszystkich wrogów, ale jeżeli ich zostawisz, w przyszłości mogą być jeszcze większe kłopoty. No w sumie nie wiem, jak do tej gry podchodzić, mówiąc szczerze. Wydaje mi się, że jeżeli zostawiam przeciwników, to potem się oni stakują, czyli jeszcze nowi się respią w tej samej lokacji. Więc może warto było ich trochę jeszcze więcej wyczyścić. Tędy informacje. Zapiski Tolmana. Intrus jest przetrzymywany w laboratorium. Szef nazywa go gościem. Powiedziałem, że to dosyć słaby styl, ale tak zostało. Chciałem zagwarantować temu gościu jedzenie oraz wodę, ale na to nie zareagował. Nie mogę opisać, co jest z kolesiem nie tak. Szef nie chce, żeby zawołać do niego ambulansu. On nie chce do nikogo dzwonić. Zaproponowałem, żeby przestać wydobycie tego korzenia, dopóki nie dowiemy się, o co z nim chodzi. Szef natomiast powiedział, żeby jeszcze tego nie robić, więc maszyny dalej pracują. Mam w związku z tym złe przeczucie. Myślę, że sprawimy, że rzeczy będą jeszcze gorsze. Tędy? San? A, dobra, to jest safe room. Okej. A może nie będzie w porządku? Dobra, tu się zapiszmy. Okej, to jest jedna kwestia, czyli kolejny safe room. Wspaniale. Chociaż nie czuję się w nim jakoś super bezpiecznie, mówiąc szczerze. To jest jednak wiele zagrożeń. No i pytanie, co dalej? Na wprost do obrady się jeszcze przedostać? Tędy? A, zamknięte z drugiej strony, to więcej nie zrobię. Kurde, może wyczyszczę jednak lokację, mówiąc szczerze. O, jeszcze ten. Dziób pokazuje zaraz mu. Ołów pakuje do niego. To jest palant jeden, który potrafi jeszcze truciznę aplikować. Dobra, trzeba to bardziej oczyścić, całą lokację. Tej amunicji jest naprawdę tak super wiele, że nie ma się co przejmować chyba. To już więcej nie zrobię. A może warto było się w sumie wycofać na teren początkowy, bo tam był jeden koleś, którego zostawiłem, czyż nie? Zobaczymy, co jest z nim. Może też zaczął mutować. To by dopiero było. No witam. No już raczej nie mamy więcej rozmów z tego, co widzę. Zazwyczaj jest jakiś tam dymek, że można więcej porozmawiać, ale nie tym razem. Więc chyba tyle. To już mam jakieś mutanty, że one zaraz dałoby radę kolesia jakkolwiek ograć. Chodź za mną, panie, dobra. I tu mamy na przykład elektryczność. Jeszcze tak bym kolesia zaraz wykiwał, spróbujmy. To go załatwi?
Jeszcze stoi, kurde. Dobra, no załatwiłbym w sumie wszystkich kolesi jednocześnie. Chodźcie za mną, tu mamy beczki wybuchowe. To jest całkiem niezły chyba pomysł. Żeby wszyscy w jednej lokacji się zgromadzili. Panowie, co wy tacy powolni? Wszyscy stoją, naprawdę? Porąbane. Jeszcze wpadłem w bolec. Niedobrze. Jak tam mój stan? Okej, może być. Trzeba beczki wykorzystać. Ja nie mogę jeszcze... Trucizna. Twórcy, co jest z wami? Jeszcze pułapka, naprawdę? Twórcy, ja nie mogę, to jest na każdym kroku dosłownie. Tu nie ma zmiłuj. Kto to w ogóle rozstawia? Nie mam przeładowane. Nie no, chciałbym wyczyścić ten korytarz, bo to się tak dużo dzieje już, że nie wiem. Koleś, ty, panie, chodź tutaj. Tego przynajmniej załatwmy. Co jest z nim? Już? On jeszcze eksploduje. O, to warto zwrócić uwagę. O, dobra. Mogę to jakkolwiek obrócić? A, to trzeba jeszcze chwilę odczekać. Jeszcze jakieś kolce, że jak? Ja nie mogę, co za creepy lokacja. Teraz już wystarczy. Czy już wszystko sprawdziłem? Toaleta? Nie, do toalety już nie będę szedł. Koleś jest chyba pierwszy w kolejce. Dobra, chyba w tym miejscu w sumie się zapiszę. Zrobiłem nie za postępy. Tak jest, niech będzie w tym miejscu. Więc patrzcie na mapie, jak się prezentuje sprawa. Jeszcze mamy możliwość przejścia w lewo, jakieś nowe tereny całkowicie. Liczę, że to będzie trochę większe miejsce. A oprócz tego, co ja tam muszę zdobyć? Kartę dostępu do komputerów, jakiś dysk, to jest super ważna sprawa. To mnie w dwóch lokacjach urządzi. A dalej w sumie nie wiem, no misja główna jest z prawej strony. Żeby otworzyć to przejście za obrazem, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to jeszcze wykonać, mówiąc szczerze. Więc, no cóż, nie będzie tak łatwo. W każdym razie, jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no jutra.